Australia od momentu odkrycia i zatknięcia brytyjskiej flagi stała się jeszcze jedną brytyjską kolonią tworzoną rękami zesłańców. Monarchia brytyjska zdobywała coraz więcej kolonii i bogaciła się coraz bardziej, równocześnie wpędzając swój naród w coraz gorszą nędzę. W wyniku przeludnienia oraz w miarę rozwijającego się kapitalizmu i industrializacji, zrozpaczeni ludzie uciekali się do popełniania wielu różnych, na ogół drobnych przestępstw i wykroczeń. Skrajna nędza wśród olbrzymiej większości społeczeństwa wywołała bezpardonową walkę o byt, graniczącą w niektórych przypadkach ze zezwierzęceniem. Prawa stały się drakońskie, a więzienia pękały w szwach. Powstawały liczne lombardy, gdzie ludzie zastawiali różne przedmioty oraz części garderoby, często kradzione, a gdy nie mogli spłacić długu, trafiali do więzień. Za kradzież przedmiotu o wartości powyżej 1 szylinga groziła kara śmierci. Do drugiej połowy XIX wieku egzekucje były często zbiorowe i odbywały się publicznie. Opisy tej sytuacji mamy w książkach Dickensa i innych pisarzy angielskich tamtego okresu. Angielskie sądy już w początkach XVIII wieku znalazły wyjście – zsyłkę do brytyjskich kolonii na Wyspach Karaibskich. Odkrycie Australii otworzyło nowe możliwości i do połowy XIX wieku przywieziono tu kilkaset tysięcy zesłańców. Wbrew pozorom, większość zesłańców nie była groźnymi kryminalistami. Takich bez pardonu wieszano na Wyspach Brytyjskich na podstawie wyroków sądów doraźnych. Na zsyłkę skazywano ludzi, których często jedynym wykroczeniem była kradzież bochenka chleba, kury lub swetra z bazarowego straganu, albo zaleganie ze spłatą długu lichwiarzowi. Wielu z nich stawało się kryminalistami dopiero po przybyciu do kolonii, gdzie nieludzki wyzysk, nędzne warunki, gorący klimat, ciężka praca i okrucieństwo dozorców wyzwalały najniższe uczucia i emocje. W międzyczasie do Australii zaczęli napływać osadnicy początkowo z Wysp Brytyjskich, a następnie z innych krajów europejskich, w tym również z Polski. Choć można było otrzymać za darmo wielkie obszary ziemi, jednak nie wszystkim udawało się ją zagospodarować. Jak wspomniano w pierwszym odcinku, australijskie lasy same dzielnie się bronią i do dziś istnieją miejsca, które nie poddały się wtedy, a osadnicy nie mieli innego wyjścia, jak zostawić je w spokoju. Niektórych osadników spotykały niewytłumaczalne, tajemnicze nieszczęścia, które powodowały porzucanie zagarniętej ziemi. Miejsca te uznano za nawiedzone, bo każdy następny właściciel doznawał podobnych przykrości. Dziś wiemy już, że miejsca te miały szczególne znaczenie dla aborygenów, za którymi stoją nieznane siły, chroniące ich i ich własność zarówno wówczas, jak i teraz. Kilka obecnych dzielnic mieszkalnych w Melbourne cieszy się złą sławą i mieszkańcy bardzo szybko sprzedają tam domy. Biali nie zdają sobie sprawy z sakralnego znaczenia pewnych miejsc i muszą ponosić przykre konsekwencje. Tacy osadnicy nie mieli innego wyjścia, jak przeistoczyć się w poszukiwaczy złota lub szukać pracy jako stockmeni, drwale i woźnicy. Chociaż Melbourne, będące początkowo małą wioską, zaczęło się rozrastać, przybierając coraz bardziej europejską postać, w jego bliższych i dalszych okolicach ludzie nadal żyli w prymitywnych warunkach. W takich chatach mieszkali farmerzy, drwale, hodowcy bydła i owiec oraz poszukiwacze złota. Tak na przykład wyglądała piekarnia w jednym z miasteczek powstających na obrzeżach Melbourne. Wielkim wydarzeniem było wybudowanie kolejki wąskotorowej z Melbourne do odległego o 70 km Dżembru. Pozwoliła ona na szybki transport drewna, bydła i płodów rolnych, który do tej pory odbywał się przy pomocy wozów ciągniętych przez woły i trwał kilka dni. Kilka razy dziennie kursowały również składy pasażerskie pomiędzy Melbourne a położonymi na wschodzie miasteczkami i osadami. Jak widzimy, kolejka zachowała się do dziś, służąc licznym turystom i wycieczkom szkolnym. Jej 40-kilometrowa trasa jest niezmiernie ciekawą i pouczającą atrakcją, bo w wielu miejscach ukazuje, jak Australia wyglądała za czasów wczesnego osadnictwa oraz tysiące lat temu. Dziś kolejka obsługuje tylko łańcuch wzdłuż Dandenong, bo na dalszych odcinkach prowadzących do Melbourne zastąpiły ją szybkie pociągi elektryczne. Ciężka praca i surowe warunki bytowania osadników, stockmenów, poszukiwaczy złota i drwali do pewnego stopnia równoważone były łagodnym klimatem
i perspektywami, które każdy posiadał, jeśli nie gardził żadnym zajęciem. Lecz o ile dla białych czasy były niełatwe, ale romantyczne, o tyle dla aborygenów były nie tylko trudne, ale często tragiczne i z romantyzmem nie miały nic wspólnego. Z małymi wyjątkami kolonistom nigdy nie udało się zaprząc aborygenów do pracy. Zazwyczaj uciekali przy byle okazji i ginęli podczas pościgu. Byli mało wydajni, a poza tym białych zesłańców, którzy stopniowo odzyskiwali wolność, było pod dostatkiem. W odróżnieniu od amerykańskich Indian, aborygeni rzadko sięgali po broń, aby walczyć o wolność i tereny, na których koczowali. A poza tym szybko zorientowali się, że każda próba oporu z ich strony za każdym razem kończy się krwawą porażką. Przeważnie przyjmowali bierną postawę, a jeśli robiło im się zbyt ciasno w sąsiedztwie białych, przenosili się gdzie indziej, gdzie ich jeszcze nie było. Migracja w głąb lądu była jednak utrudniona ze względu na prawa plemienne określające granice terytorium poszczególnych plemion. Uciekinierzy z miejsc zajmowanych przez białych nie zawsze byli witani z otwartymi rękami przez swoich współbraci. Tego rodzaju prawa były uzasadnione szczupłością pożywienia w coraz bardziej pustynnym lub stepowym terenie, na który spychano aborygenów. Na tej podstawie między innymi wybuchały konflikty pomiędzy przybyszami i właścicielami terenów. Oczywiście nie zawsze. Na ogół jednak właśnie i walki międzyplemienne inspirowane były przez białych kolonistów. Jeden z ówczesnych gubernatorów wprowadził wypróbowany w Afryce sposób skłócania i w finałowym efekcie wyniszczania jednych plemion przez drugie. W najbardziej wojowniczych plemionach obwoływał królem jednego ze starszych cieszącego się autorytetem, obdarzał to plemię darami i bronią, dając mu równocześnie prawo do podbojów terytoriów należących do innych grup plemiennych. W ten sposób plemię opuszczało zajmowane od tysiącleci ziemie, pozostawiając je białym osadnikom i próbowało wypierać inne plemiona z ich terenów. Jeśli ich działania okazywały się nieskuteczne, mieli wzywać na pomoc policję i wojsko, które eksterminowało wioski. Na zdjęciu widzimy takiego właśnie króla, którego insygnium władzy jest mosiężna płytka zawieszona na piersi. Mentalność aborygenów, ich sposób życia i nieprzydatność w ówczesnym australijskim społeczeństwie wytworzyły u białych przekonanie, że aborygen nie jest człowiekiem. Wprost przeciwnie, że jest groźnym szkodnikiem, co spowodowało bezpardonową eksterminację. Na przykład na Tasmanii do końca XIX wieku wybito aborygenów całkowicie. Podobnie postąpiono z aborygenami w Wiktorii, Australii Południowej oraz na dużych obszarach Nowej Południowej Walii. Biali nie liczyli się z istniejącym od milenium status quo, ba, nie byli świadomi, że jakiś status quo w ogóle istnieje. Gdy napotkali na bierny na ogół opór, jedyną odpowiedzią był strzał z karabinu. W niektórych rejonach dokonywano istnych masakr w przypadkach, gdy aborygeni nie chcieli się wynieść z zajmowanego przez białych terytorium. Znane były również przypadki polowania na aborygenów w ten sam sposób, jak do dzisiejszego dnia poluje się w Anglii na lisy, to znaczy z pomocą sfory specjalnie tresowanych psów. Na początku XX wieku oficjalnie zabroniono strzelania do aborygenów, zaś za przypadkowe zabójstwo wymierzano grzywnę w wysokości 10 funtów sterlingów. Ich odstrzał nadal trwał, lecz stał się rozrywką dla zamożnych ludzi lub po prostu kłusownictwem. Lecz farmer żyjący na farmie odległej od osiedli i miasteczek nadal nie musiał się tłumaczyć z użycia broni przeciwko aborygenom. Uprawiano również bardziej humanitarny proceder polegający na rozsiewaniu chorób wypróbowany przez białych Amerykanów w Ameryce Północnej oraz Hiszpanów w Ameryce Południowej, polegający na obdarzaniu aborygenów ubraniami i kocami zarażonymi gruźlicą, tyfusem, syfilisem, żółtaczką, cholerą i innymi śmiertelnymi i wyniszczającymi chorobami oraz na dostarczaniu im zatrutego pożywienia. Zdarzały się również przypadki zakażania zbiorników wody pitnej arszenikiem.